Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. 1 marzec, minęła zima prawie, święta, dojadanki, pączki, tłusty czwartek i trzeba się brać za siebie, albo przynajmniej ja chciałabym się wziąć za siebie i to chciałabym Wam pokazać. Ostatnio wstawiłam Wam filmik z moimi kwiatkami, jak zobaczyłam, ile tam wałeczków, kółko i kiedy już nie mogą się te bluzki mi dopiąć, to myślę sobie zawsze, oj, bierzcie za siebie. I dzisiaj na ten filmik chciałam Was bardzo serdecznie zaprosić tych z Państwa, którzy chcieliby coś zrobić teraz, przed świętami, na wiosnę, przed latem, bo to jest jedyny czas teraz, kiedy można to zrobić. Bo jak przyjdzie już lato, to może być za późno, bo się nie dopniemy, w coś nie wejdziemy, w strój kąpielowy. A więc jak macie ochotę, zapraszam Was bardzo serdecznie. I oczywiście to nie będzie żadna dieta, żeby nie jeść, bo jeść trzeba. To będzie taka dieta jakby zrobiona z przestawienia sobie jedzenia. I to będzie ta dieta 16:8. Ja będę ją robiła od 16, ale jeżeli Wy pracujecie i nie możecie tak zrobić, bo obiad na przykład jecie o 17 czy 18, to idzie jak najbardziej. Wtedy musicie to przedłużyć po prostu rano sobie, nie od 8, ale na przykład od 10. I Wam powiem, że to funkcjonuje za każdym razem. I zawsze po tej zimie, po tych ciasteczkach, po świętach, teraz po tych pączkach, które robiłam 2 razy w tygodniu, bo były takie pyszne, zjadałam nawet po 5 pączków, nie miałam wyrzutów. A więc teraz muszę się wziąć za siebie. I tym filmikiem chciałabym Was jak gdyby zmotywować do tego, żebyście to zrobili ze mną. Ja przytyłam ponad 3 kilo, może nawet 4. A więc to nie jest ważne. Ja chcę, żeby mi się ten żołądek troszeczkę obkurczył. Do świąt chciałabym po prostu tą dietę zrobić i zobaczymy, jaki to będzie z tego skutek uboczny. To, co ja robię, oczywiście to nie mówię nikomu, tylko Wam, że robię tą dietkę. A więc od godziny 16 piję tylko i wyłącznie wodę. Można pić kawę bez cukru i różnego rodzaju herbatki ziołowe, owocowe, ale bez cukru. Jeżeli sobie wypijemy wodę, już ten głód nam jakby minie. I tutaj chciałabym Wam przytoczyć fajny kawał. Mam nadzieję, że nie zrozumiecie tego źle, albo się nie obrazicie. To jest taki kawał, który ja sobie cały czas przypominam, kiedy mnie się chce jeść, wieczorem nieraz, albo jak robię sobie tą dietkę, że przychodzi kiedyś gość do pana domu i mówi, że jest głodny, a on mu daje szklankę wody. Mówi, że jeszcze jest głodny, to mu kolejną szklankę wody, kolejną szklankę wody, aż w pewnym momencie mówi, wiesz co, mnie to już nic nie wejdzie. On mówi, nie chcesz już jeść? A on mówi, już mi nic nie wejdzie. On mówi, widzisz, to by się chciało pić, a nie jeść. A więc mocny kawał, znaczy ten kawał mi się bardzo podoba. Jeżeli już od 16 czy 18 będziecie pić, to myślę, że wszystko będzie dobrze, ponieważ do 16 musicie sobie jakby wprowadzić do organizmu te wszystkie minerały, te witaminy, te kalorie, które Wam są potrzebne. I musicie wiedzieć też, ile tych kalorii powinniście zjeść. Bo jeżeli pracujecie ciężko, to na przykład 1700-800 kalorii czy 2 może być Wam za mało. A więc zobaczcie, ile powinniście, w jakim wieku jesteście, ile kalorii powinniście zjeść. Bo to jest bardzo istotne. Bo jeżeli Wy o 16 zjecie sobie 2-3 tysiące kalorii, jeszcze wcześniej z 2, to będzie ciężko schudnąć też dla Was. Dlatego dobra jest ta dieta Weight Watchers, żeby zobaczyć, ile można tak dziennie sobie zjeść, mając tyle i tyle kilogramów, tyle i tyle lat, taką i taką pracę. Ja Wam powiem, że moja córka robiła przed laty jeszcze Weight Watchers i przyszła do domu, my wróciliśmy właśnie ze sklepu i po drodze zjedliśmy pół paczki makadamia tych orzechów. Ona mi, ojejku, ja tego nie jem, bo chyba tylko 4 czy 5 dnia całą dawkę dzienną na Weight Watchers. Ja byłam zdziwiona, sobie się,
Dla mnie to była tylko taka przekąska, można powiedzieć, bo byłam głodna, a więc wam powiem, że jest bardzo, bardzo dużo ukrytych kalorii, cukru w produktach, nawet chyba w takim zwykłym jogurcie, bez owoców, jest chyba 6-7 kostek cukru. A więc zobaczcie sobie mniej więcej, ile co ma kalorii, bo nieraz można zjeść jakąś małą ilość czegoś, a będzie w niej dużo, dużo kalorii. Dlatego jak ja piekę ciasta, wszystko redukuję, cukier, jak robię na przykład torta z bitą śmietaną, to już zaczynam od biszkoptu, że on ma mało cukru. Śmietany nie słodzę, a więc ten tort jest słodki, ale on nie jest przesłodzony jak gdyby. Takiego torta, jak ja robię, a robię tych tortów bardzo dużo, to każdy mówi, jaki on jest pyszny. Nie za słodki, śmietankowy, czy tam czekoladowy, różne robię. A więc to jest bardzo, bardzo ważne. Zresztą zapraszam Was również na moje torty z dwóch kanałów. Zapraszam Was wszystkich na moje torty, na ten kanał z gotowaniem. Tam mam różnego rodzaju torty. Ja tą dietę robię dlatego, że ja mniej tracę tych kalorii dziennie. Jak do lata schudnę 5 kg, 6 kg czy 4, ja latem już nie robię tej diety. Ja robię właśnie teraz, kiedy jeszcze się siedzi w domu, kiedy jeszcze się tak mało porusza. To ja robię teraz sobie, jakby po tej zimie zawsze. I ja teraz też wychodzę. Wychodzę na spacery, chodzę sobie na zakupy gdzieś, cokolwiek, aby wychodzić z domu. Bo ruch to jest też spalanie. A więc jeżeli jemy, musimy też spalać. Leżąc na przykład na sofie, nie możemy tak szybko schudnąć. Idźmy wcześniej spać, nie siedźmy tak długo, bo wtedy nam się chce na nowo jeść w nocy, jak gdyby. Mam siostrę, która też mówi, to dla mnie nie jest, bo ja siedzę do 11, do 12 w nocy. To ja mówię, zmień to, jedz do 16 i idź spać 9, 10 do łóżka już. Wypij sobie wody, czy pij herbaty, kawę, wodę. Idź spać 9-10 i wtedy schudniesz. I wtedy ten organizm po paru dniach, jak się przestawi, to i to będzie, to będzie funkcjonowało. Na pewno na początku jest ciężko. Zawsze te parę dni to jest problem. To może nie zafunkcjonować. Jeżeli zjecie coś, wam się tam gdzieś wyrwie i coś zjecie, to proszę się nie poddawać. Jest nowy dzień i znowu na nowo. Ja tak ja zrobię, że na przykład jak mam jakąś imprezę na koniec tygodnia czy coś, to ja korzystam z tej imprezy. Ale wam powiem, że też już nieraz po tygodniu, dwóch już nie zjem tak dużo. Najszybciej schudniecie, jak odstawicie pieczywo za dużo, jak jecie. Naprawdę, jak odstawicie pieczywo, mączne rzeczy, schudniecie szybciej. Ale zastąpcie to jak gdyby ziemniakami, ryżem, tymi takimi naturalnymi składnikami jakby, bo mąka, wam powiem, tuczy dość, nie? Jeżeli chcecie, spróbujcie ze mną. To jest filmik dla tych z Państwa, którzy chcą coś zrobić, coś zmienić. Oglądać możecie wszyscy, jak najbardziej. I dlatego zapraszam Was bardzo serdecznie, żebyście zobaczyli, czy to funkcjonuje. Nawet sprawdzić mnie, nie? A więc za 2-3 tygodnie wejdę znowu, pokażę Wam wtedy, czy coś się zmienia na wadze, zrobię dzisiaj sobie zdjęcie, ile waży dzisiaj i za 2-3 tygodnie Wam pokażę znowu, czy to funkcjonuje. Dlatego teraz zapraszam Was bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że filmik będzie przydatny, że Wam się spodoba i oczywiście, jak można prosić o łapki, o suby, będę się bardzo cieszyła. Zapraszam. Oba kanały moje oczywiście. I Was zapraszam na te dwa kanały wszystkich. Z tego kanału na ten, a z tego kanału na ten, ponieważ z obu kanałów możecie sobie coś podpatrzeć. Kanały mam 2 lata, ten gotowanie jest jakby pierwszy, ponieważ jest pół roku założyłam wcześniej, a później pół roku później wstawiłam robótki ręczne i tak cały czas coś dorabiam, dokładam, cały czas coś nowego, coś co uważam, że może Wam się przydać. Czy Wam się przyda, nie wiem. Ale zobaczcie, jest dużo ciekawych sposobów domowych, dużo robótek na drutach, dużo wzorów na drutach, na szydełku,
a więc możliwe, że Wam się przyda. Zapraszam bardzo serdecznie. Ale uważajcie, jeżeli ktoś ma problem na przykład z cukrem czy z cukrzycą, no to musicie się na przykład skonsultować z lekarzem, bo nie wszystkie diety można robić, bo ci, co mają cukier, oczywiście muszą jeść częściej. I oczywiście, jeżeli filmik Wam się spodoba, jak można prosić o łapki, o suby, będę się bardzo cieszyła.